Witajcie, jesteśmy dzisiaj ponownie na jeziorku, tak jak ostatnio 11 listopada, gdzie padło w sumie wyciągniętych 9, łącznie 11 takich szczupaczków, gdzie można było je zidentyfikować, się zauważyć. Jesteśmy w podobnym składzie, pływamy sobie tutaj, aby sprawdzić jak dzisiaj woda wygląda. No jest troszkę gorzej, No ładniejsza pogoda na spacerek bardziej, aczkolwiek na rybki no... Coś tam się gryzie, ale to nie jest to, co było ostatnio. Aczkolwiek no jeszcze to nie jest nasze ostatnie słowo. Dzisiaj no dopiero ruch idą większe przynęty, większe gumy. Dopiero praktycznie zaczynamy, były pierwsze brania. No przepłynęliśmy już dużo, dużo większy kawałek jak ostatnio. No i nie było tych brań tutaj dużo, nie było jakichś tam spektakularnych rybek. Na razie tam jedna się mniejsza trafiła, zobaczycie niedługo na samym początku. No i próbujemy, ewidentnie tej ryby nie ma w tym miejscu, co ostatnio na nią natrafiliśmy. Jest gdzieś indziej, dlatego troszkę zmieniamy strategię, zaraz się przeniesiemy na dużo głębszą wodę, nie na te 6-8 metrowe spady, tylko może gdzieś na środek jeziora. Spróbujemy coś większego złapać. No i mam nadzieję, że się zbliżymy do tego wyniku z ostatniego naszego święta lub może nawet go pobijemy. Także patrzcie dalej, zostańcie z nami i spróbujemy wam pokazać jakąś fajną rybkę. Dzień dobry, słuchamy. No taki oto 40, 43 sobie zmierzył. Dzień dobry, witam wszystkich. Wraca do wody, namieszał mi trochę przy lince, poplątał, ale na kanibala zaatakował. Także. Pokaż te dzióbka tu bliska. No, śliczny. No. Dobranoc. Nie sił go w dziób. Co? No dawaj go. Poszedł. Dobra. Pięknie. 1-0-0-0. Szkoda. Ładnie idzie? Ładnie. Ale go pięknie za głos. Ile ma? Klasycznie. Od 50-48 będzie miała. Ale pojechał. Co, z krzaków? Go wytargałeś? O, 40 parę centów. Takie kopytko. No takie kopytko relaksa, taki nie wiem, to jest seledyn?
Czerwony? Jaki suledyn? Żółty? Żółty z czerwonym. Ja jestem daltonistą, jestem facetem, jestem daltonistą. Wiesz, jaki to jest suledynowy kolor, chłopie. Dobrze, kopytko żółte. Taki pajkuś. Pokryte saledynem. Cicho. Saledynowym brokatem, nie? No. Ile da? 44. Parę. 43 będzie miał. Pokaż. Taki. Pajkuś tutaj? No. Pięknie wybarwiony. No, ładny, ładny. Prawie jak twoje spodnie, ładny. Pajkuś. Dobra. Dawaj. Zobaczcie. Jeden, jeden, zero. Zero, 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 żadnego wymiarowego. No, ale pajk to pajk. O, już ładnie. Co? Już ładnie, nerwowy. I się wypił w podbieraku. 40? 50? Nie, nie, 50, spokojnie. Może mieć. Tylko guma spadła, pum, strzał, nie? Może mieć. Zapadł. Gdzie to rzuciłeś? Centralnie w Szubary. Spadam może metr, półtorej maksymalnie, bo to główka, dwudziestka. Patrz, tyle rzutów tam było oddane. No, i coś większego tylko dałem, nie? I już. Tyle rzutów tam oddaliśmy. No, pokaż. No, taka... No, może na styku mieć, nie? Będzie 50 ze 2. Może mieć na styku. Taki pajkuś. Dawaj, to pod 50, no 49. Dawaj, z języczkiem mu daj i... Ta krew to moja, także... Rybka jest zdrowa i w dobrej kondycji, na pewno. No tak nie, pod 50. Ładnie uderzyła. No i ładnie, coś tam skubiemy. Lecimy dalej. Powolutku do przodu. Podciągnąłem 2-3 metry, opad i już nie poczułem opadu, już po prostu ją w pysku. Gonił ją, nie? Gonił ją ewidentnie. O, wypiął się sam. O, ładny. No taki 50, kurde. O, tak jest 60. Taki 60-taczek chyba. Teraz go przymierzymy. O, elegancko. Nie będziemy go mierzyć. Nie? Nie, mierzymy, już mam w kieszeni. Co? W kieszeni mam miarkę, zaraz mierzymy go. Pięćdziesiąt, tak?
60. Tak? Wpionię go. No, jest? 60. 60. Równo, równo 60. 60. Ładny 60. Pięknie. Pokaż jeszcze pyszczek. Coś się udało. Jednak. Piękny szczupaczek. Standardowo rybka trafia do wody. Ale żywiutki. Wariat. Poszedł. No to będzie teraz chyba pierwsza rybka wymiarowa, mi się wydaje. No, no może być. Polemizowałbym. Może być największa nawet dzisiaj. A największa to na pewno. No. To co? To co? No. Lecimy dalej. Oglądajcie. Lecimy dalej. Na to co zawsze. Na te... Nie, nie, na kanibale nie łowię. Na, te... na tego co ostatnio też był. Tak? A kto ci podebrał profesjonalnie rybkę? No kto? Dobra, oglądajcie. Jeszcze mamy troszeczkę wody przed sobą. Pan szanowny Michał. Szanowny Majtek. Pan szanowny Michał, łowca szczupaków. Piękne widoczki. No nic, może się jeszcze uda coś wdubać. Ładny. Poluzuj. Jest, ale ładny. Piona. Super. Będzie rekord. Super. No podobny do twojego. Te 60 chyba, nie? Lepiej, lepiej będzie. Ładny. Będzie lepiej. No czekaj. Będzie, będzie lepiej chyba, nie? Wiesz co? 60. 60 będzie miał. Mój pierwszy wymiar. Zostałeś rozdziewiczony dzisiaj. No, jak się uczyć, to od najlepszych. Wyciągaj rybsko. O, super. Co będzie, by ci nie uciekł? Wędkę weź. Weź wędkę. Będzie drugie podebranie. Jeszcze raz. Super. Pomóc ci? Brawo, klasa, brawo. Jeszcze nikomu się nie udało podebrać drugi raz. Super. 60. Lepiej będzie. Większy jest. Piękny. Piękny szczupaczek. Ale gruby. Gruby strasznie, no. I to pierwszy wymiarowy i to już taki ładny, to jest super. Ten 56 no. Grubszy, ale gruby, nie? No to wyhaczcie go ładnie. No jak rybki nie chciały się ruszyć, tak się zaczęły troszkę już ruszać. Jak na zamówienie. No rozochociły się, zaczęły gryźć. Praktycznie dwie 60 w ciągu 5 minut? No, no 60 i ten ile miał? 56, tak? 56, no. Rybki wszystkie wracają w dobrej kondycji. Rozochociły się, także na pewno coś fajniejszego jeszcze uda się złapać. Zostańcie z nami. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Jeszcze mamy troszeczkę wody do obłowienia. No i możemy się tutaj zbliżyć do naszego, że tak powiem, rekordu z tej wody. Jesteśmy teraz drugi raz dopiero. No i możliwe, że uda się to pokonać lub się zbliżyć. Także patrzcie, coś wam jeszcze pokażemy, jakieś rybki. Michaś tam rzuca ostro do wody. Także lecimy dalej. No, zmiana przynęty. No, to jest chyba Kingshot. Relaxa. Taki żółty. Nie seledyn? Nie, no taki bardziej żółty niż seledyn. No, troszeczkę tak bardziej na lekko, główka 10. A ogonek jaki ma kolor? Taki, nie wiem. Zielony. Czerwonawo-zielony. Opada cały czas. Długo pada. Ślinki.
Pan się kiedyś uśmiecha, czy nie? Pan się kiedyś uśmiecha? No praktycznie w tym jednym miejscu się trafiły te dwa szczupaczki. Na razie ta 60, przepraszam, największa. Później ten drugi 64-65. Obłowiliśmy troszkę to miejsce, ale nic tu więcej już się nie wydarzyło. Także próbujemy dalej. Lecimy na takie fajne przewężenie między dwoma zatokami, jakby dwoma częściami jeziora. Przewężenie z trzcinek jest bardzo płytką, bardzo dużo roślinności. No i po jednej, po drugiej stronie jest głębiej. Są fajne stoki, na praktycznie maksymalną głębokość schodzi woda. I próbujemy, tam się ustawimy, troszkę tych trzcinek obrzucamy, a troszkę też spróbujemy tutaj z głębszej wody, bo dzisiaj próbujemy i tak. Na początku przy trzcinach, przy tej takiej wodzie 6-metrowej naprawdę się nic nie działo. Próbowaliśmy trochę na dużo głębokiej wodzie, tam się też nic nie działo. Wróciliśmy z powrotem do starej strategii, czyli obławiania tego pasa roślinności. Oczywiście na wodzie tej takiej głębszej, 6 do 8 metrów jak schodzi, bo tutaj są dosyć fajne spady. No i lecimy to miejsce, tam jest za mną takie przewężenie, widać właśnie teraz w te trzcinki między dwoma zatokami i tam będziemy działać dalej. Nasz słoneczny. Ja już zasadniczo nie mam nic do powiedzenia. Nie masz nic do powiedzenia? Co powiedziałeś? Ja myślałem, że opowiesz, jaką masz strategię tutaj, żeby coś wymiarowego dzisiaj szarpnąć. Ja podążam za moim przewodnikiem, tam gdzie on, tam i ja. A ja też się zgadzam, to jest bardzo cenna uwaga. Jak będziemy tak robić, to na pewno coś jeszcze złowimy. Zobaczymy. Najwyżej, a wziąłeś mydło i ręcznik? Chociaż nie, już za późno. Bo za późno. Takich rzeczy nie biorę, to są zbędne elementy. Zawsze lepiej wziąć 2-3 gumki więcej, bo ryba jest wszędzie. Tylko trzeba dobrze i rzucać szybko. Zasadniczo dużo rzucać, się, jesteśmy na miejscu. Dużo rzucać, dużo ściągać. Także jesteśmy na miejscu. Składamy nasze wiosełka. Wyłącz silnik. Zmiana przynęty, może pokażę na co teraz. Skrócony o głowę Renault Killer. Taka perełka z brokatem. Czarny grzbiet, czerwony ogonek. Może da rybkę akurat. Jedziemy. Dobrze. Jedziemy. Jest tutaj troszkę roślinności, nie? Będzie spadek w naszą stronę. Tutaj widzicie właśnie to przewężenie pomiędzy dwoma zatokami. Trzcinki się dosyć tak wrzynają w jezioro. W tym miejscu tutaj będziemy działali. W to miejsce chyba, gdzie ostatnio na tego 60 parę trafiłeś, Michał się cieszy. Tam spróbujemy polecieć tą samą przynętą w tym samym miejscu. A nuż będzie stała ta sama rybka i jeszcze raz może da nam troszkę radości. Także zostańcie jeszcze z nami.
wariat. Wariatos. Daj kotwicę. Co? Puść kotwę tam. Na przesmyku ci strzelił, kurde. Słońce wyszło? Na przesmyku. To co, pan jakiś krótki komentarz? Co tu się wydarzyło? Już mówię. Nie się zbiorę w sobie. Spajkuś. O, ładny taki też, 55. Co tutaj mu się stało? Się pozawijał. A ty grubaskiem poleciałeś. Co? Grubaskiem poleciałeś. No to moją okoniową gumą. Moją okoniową gumką. Ostatnio okonie ją uwielbiają. No i na szczupaczki też sprawdzę. Proszę bardzo. Super. Taki Rybson. Po 60. Może nawet będzie lepiej, czy nie? Około 60, nie? Około 60 będzie. Pięknie słoneczko wyszło. Wyświetlone elegancko. Ryjka tutaj. Super. Taki Rybson. Taki Rybson. Na okoniowego gumiaka. 15-centymetrowego na główce 20. No, elegancko. Super. Piękny Rybson. Co, zmierzymy go, nie? Zmierzymy go. 61. 61. Czyli o centymetr do przodu. Dzisiejszy poprawiony o centymetr do przodu. Elegancko. Czyli 60, 61, 50. 6 chyba kolega miał? No, 3. Ja tam z 1,5. No, przy 50 tam wszystkim miałem. Elegancko, no, łowi się dzisiaj. Popłynął, ale ładnie ogonkiem pomachał. No co, mamy 6 szczupaczków, lecimy po więcej. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Patrzcie dalej, co się będzie działo. Możesz powiedzieć, co się stało i czemu tak źle zrobiłeś. To się stało, że się że straciłem rybkę. Mały szczupaczek był. Zmieniłem troszeczkę prowadzenie, bo rzuciłem pod szuwarki. I tak raz, dwa i powolutku kręciłem, nie? Powolutku opadł w moją stronę, raz, dwa i bardzo powolutku. No i a wcześniej, w tym momencie uderzył. Wcześniej jak robiłeś? No to dalej, tak klasycznie z prowadzenia, a teraz taki właśnie z takimi ząbkami. Jakby, no i dwa rzuty w kombinacji dał szczupaczka małego. No i dobra. Spiął się pod lustrem wody. No i dobra. Może się uda. No i dobra. Na tą gumeczkę jeszcze z czerwonym grzbietem. Lecimy dalej. No już troszkę wodę obłowiliśmy sobie tutaj. Jakieś tam rybki fajniejsze już były. Druga 61 wyjechało. A teraz mała spinka była. Ale lecimy jeszcze dalej. Troszeczkę na wodę zostało. Niedużo. Myślę, że z pół godzinki połowimy maksymalnie. Może coś się jeszcze uda fajnego. Mamy jeszcze takie jedno miejsce, które chcemy sprawdzić. Tam mamy podejrzenia, że może jakaś rybka stać. No i na pewno wam to pokażemy. Także jeszcze nie wyłączacie. Jeszcze coś się może dziać. Standardowo zakończenie tym razem z auta. Zwyczajnie zapomnieliśmy nagrać zakończenie. No, choć nie lubimy. Choć nie lubimy. Po prostu spieszyliśmy się do domu, jesteśmy strasznie głodni, zziębnięci. Ale co, ale było warto, no, udało się zrobić 6 fajnych szczupaczków. Także nagraliśmy fajny materiał dzisiaj. Słoneczko wyszło. A jak wyszło słoneczko, to szczupaczki zaczęły ładnie brać. Czy się ładnie tam 60 pociągnął. Dwie 60, przepraszam. Ja tam na koniec jeszcze jakiegoś małego wariata ciągnąłem, ale do kamery nie chciał poczekać i się spiął zwyczajnie. Popłynął. No i co, także kolejny raz nowa miejscówka okazała się szczęśliwa.
Drugi raz z rzędu. Do trzech razy sztuka, zobaczymy. Za trzecim razem pewnie wrócimy o kiju, także. No. Czy uda się coś naprawdę. No, ale na pewno jeszcze zagościmy chyba. Na pewno raz. Mam nadzieję, że w tym roku raz. Jeszcze. Jeszcze w tam tym roku, że zagościmy. Nie będzie lodu i jeszcze tam połowimy. No i co? Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał. Mamy nadzieję, że wam się podobała dzisiejsza wyprawa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zobaczcie też filmik z pierwszego razu, jak tutaj byliśmy na tym jeziorku. O, gdzieś tutaj się pojawi odnośnik. No, zatytułowany Szczupakowe Eldorado. Szczupak Zombie 2, chyba Szczupak, też jest tytule. Szczupak Zombie 2, wyprawa na 11 listopada, świętowaliśmy to na wodzie, no. Także zobaczcie ten filmik, będzie nawiązanie na pewno do tego. Także jeszcze raz zapraszamy. Mamy nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Thank you.